A lotu Warszawa. Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, wiecie już Państwo z komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy, jak się ona przedstawiała. A więc spokój panował w ciągu całego dnia i to na całym odcinku. Noc natomiast była mniej spokojna. Odbyło się kilka wypadów krótkich, silnych ze strony naszej na wszystkich odcinkach. Najważniejsze jednak w kierunku na Okęcie w grupie pułkownika Porowita. Wypad ten był wsparty bronią pancerną. Zniszczyliśmy jeden czołg, 4 samochody ciężarowe, 2 motocykle, a 3 czołgi wzięliśmy do niewoli i przyprowadziliśmy je do Warszawy. W wypadzie tym zginął pułkownik Jakub Chmura oraz 2 młodszych oficerów, 1 podchorąży. Ranny został ciężko kapitan Hempel Zygmunt. Pośród poległych wymienić mogę dzisiaj podporucznika Pajewskiego Stefana. Nazwiska 2 poległych innych oficerów podam jutro. Sama Warszawa miała dzień spokojny. Lotnictwo nam dzisiaj nie dokuczało po wczorajszym ciężkim dla nich dniu. Chwilowa to może przerwa. Może to na skutek tych strat, może na skutek zajęcia gdzie indziej lotnictwa nieprzyjacielskiego. W każdym bądź razie dzień przeszedł spokojnie. Z dniem dzisiejszym Dowództwo Obrony Warszawy rozpoczyna wydawanie komunikatów wojennych przedstawiających sytuację bojową za ubiegłą dobę. Otóż Dowództwo Obrony Warszawy uprzedza, że w tych komunikatach, które będzie podawało, nie będzie ukrywało prawdy. Będzie podawało tak, jak się istotne wypadki przedstawiają, jak się one odbyły. A teraz przejdą do spraw naszych lokalnych warszawskich. Sprawa drobna, bądź wszystkie są to drobne sprawy, te nasze osobiste, naszego bezpieczeństwa. Wobec tego wielkiego dramatu, jakim jest wojna, jakim jest zmaganie się dwóch narodów, dwóch państw, dwóch kultur, dwóch psychik, to są sprawy drobne. Otóż wracając do tych spraw drobnych, chciałbym poruszyć jeszcze dzisiaj sprawę schronienia się do piwnic. Tysiące mieszkańców, kobiet, zwłaszcza i dzieci, nie opuszcza piwnic. To nie ma najmniejszego sensu. W piwnicach tych zostają kobiety, zostają dzieci w warunkach najgorszych, jakie sobie można wyobrazić. Jedyny dostęp powietrza i światła do tych piwnic jeszcze zasypuje się piaskiem, zakłada się workami. I tam się śpi, je, gotuje często, załatwia wszystkie potrzeby w najgorszych warunkach antysanitarnych, grożących epidemią, Bóg wie nie czym. I na pewno, jeśli pod wpływem tego nieuzasadnionego zupełnie lęku dalej ludziska będą się tłoczyli w tych piwnicach, to nie bomby wygubią warszawian, ale choroby, epidemie i cały szereg innych dolegliwości wywołanych przez tego rodzaju cykl życia.